Nie możemy się poddawać, prawda? Mam nadzieję, że czytacie dużo lektur, bo teraz jest na to czas. Jak wiemy, obecna sytuacja w kraju i na świecie nie napawa optymizmem. Rząd wprowadza coraz to nowe obostrzenia, jednakże nie możemy się poddawać i trzeba myśleć pozytywnie. Uważam, że każdy z nas w tym czasie może zrobić coś pożytecznego.